Cześć, witajcie, witam was w kolejnym vlogu. Po dłuższej przerwie jest brat, tutaj później pogadamy. No, ale mniejsza z tym. Witam was w kolejnym vlogu. Jak widać, i sorry za jakość. Siemano. Sorry za jakość, ale no, trochę jest po słońce, co nie? I to jest tak, ja mam nagrywać. I robię wielki test w telefonu, bo przede mną awarię telefonu. Nagrywam po 16 minut, jak bo brat pierwszy raz chciał nagrać na trenie, jak jesteś pomocnik i w ogóle. Ale no to się trochę nie udało, bo mówił mi, że nagrywało, więc ja poszukałem stale zdjęcia i w ogóle pliki. Dzisiaj mamy 6 czerwca. Tak, dokładnie 6 czerwca. I patrzcie, kurde, jakie ziemniaki mamy. Ziemniaki eleganckie. Ja wiem, że ktoś ma tam ma lepsze, ale to naprawdę wilgoć mamy, bo wczoraj u nas padało. Wilgotna to ziemia, bo u nas wczoraj padało. Właśnie taka jest najlepsza do przypywania. Później przyjdziemy tam na żyto z bratem. I co ja mogę powiedzieć? Czekajcie, czekajcie, bo to za długo będą vlogi. No potężne. Szano koszy to nie będą byli. A no i potem wpadliśmy na taki pomysł, że będziemy mieli perspektywę kierowcy, a ja mam perspektywę pod muzykę. Taką, że taką fajną, co nie? No. Pazak, cicho, nie słychać traktora. No. 6 czerwiec, godzina gdzieś 9 rano, będzie no po 9. No kurwa. Łopony, no przebić, to gówno. Pod tym filmem możecie mi zadać pytania, bo no już minęło praktycznie 20, o Jezu, minęło już praktycznie 24 suby od ostatniego Q&A. No i chciałbym wam po prostu podziękować, ale Q&A będzie 29 czerwca. Bo wtedy otworzyłem kanał, jestem z tą nieśmiernie dumny, no bo już nie tylko pół lubię. Jest fajnie, ale muszę mi powiedzieć, że wiecie, to też jest swobodna przykład pierwsze vlogi, czy nie? Trochę jest będę grywać, więc no jak ktoś powie, w tamtym roku. A dlaczego nie weszłeś na bieżąco z kamerą? No bo trzeba jeszcze rozmawiać przy ludziach, bo wiecie, to jest taka trema, co nie? Bo to jak z daleka nagrywałem, ale to też jest trema i to bardzo trema. A teraz z bratem, no brat to chyba polubił, więc spoko. On na początku nie wiedział, że mam nawet kanał, chociaż gdy ja mu wysyłałem już linka, po gospodarstwie, a on dowiedział się kawę, że mam kanał, wiecie kiedy? Jak jest kurwa? Już w listopadzie, nie, w sierpniu już był. Nie, no, w sierpniu już się kawę, bo powiedziałem. W sierpniu się kawę, co tam się dzieje? O, pojechał. Dobra, i tak, co tam u was, wariaty? Czy bliskie? Bo tutaj jak widać, idzie. Dobrze, mówią się tego, to wygląda. Czerwona rakieta. Tak mówię, pod tym filmem zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz. I też pytania macie zadać pod komentarzem. Dwa pytania, myślę, że od każdej osoby będzie spoko. Spoko, dwa pytańka. No. A ja co? A co jeździ? Tak mówię, pytań mi zadawać. Myślę, że będzie spoko. Tak się prezentuję. Szła jakość, ale tak jak mówię, coś tam wypało szkiełko w mi w telefonie. I coś tak szło nogę. Albo jest pod słońcem. To jedno i drugie. Padało cały dzień. Mamy nowy nabytek na gospodarstwie.
czy nam może pokażę. Nie wiem kiedy, ale kiedyś wam to pokażę. Teraz zajdźmy. O. Także będę już. O! Od tyłu moje mam coś nagram, będzie lepiej. Tak, mam takie poleczko. Darów. 20 darów tu jest. To jest dobrze. Tak wygląda ziemia. Wilgoć już łapała. Patrz ta kurwa. Ten jak zjechał na luzie. I on bał go pies. Dobra. My przejdźmy do zbóż, bo to was ciekawi. Ja mogę się tutaj przejść. Na żyto pokazać. Co i jak. Później z bratem jeszcze przejdziemy. Pokażemy wam. Może nie najlepsze żyto, bo to pewnie ktoś tam ma lepsze żyto. Co tu się stanęło z tym żytem? A tak wygląda żyto. Żyto wykuszone, tak wygląda. Żyto już kłosa puściło. Teraz czekamy na czego? Na puszczenie, żeby puściło. Jest już ten. Tak wygląda. Kłos. Teraz drugą ręką. A! Pokrzywa. Fuck. Pokrzywy. Wiemy, to zdrowe. Tak wygląda kłos. Tak wygląda one. Ja wiem, że słaba jakość, ale trudno. Poprawi. Nie będziemy mieć obejrzeć tyle przy jakości. Kłos, tak jak mówię, kłos to. To na czym mam, czy mogę mówić? Kłosy są takie. A my żyto położone. Ale będziecie mi. Właśnie wiem. Znowu szypany. I to żyto jest ciężkie, czy nie? Bo to wiecie, żyto też ciężkie. No, no się automatycznie o. Automatyko. No. We wtorek będzie kiwać. Znaczy wrog z opryskiwania owca na ogniche. I ktoś powie, halo, halo! Opryskiwacze! Opryskiwacze tam podążał. A ja wam nie powiem, szkoda opryskiwacze. Taki układ. Jeżeli dobijecie, no dajmy takie 6 łapek w górę. 3 dni. Czyli do poniedziałku. Nie, w 2. 2 dni. Pokażę. Pokażę łapkę, to tak w ogóle też. Ja wiem, że jakoś ma być słowa. No. A patrzę, to jest najgorsze. Znaczy ja pokrzywy nie lubię. I to mi patrzy, nie? Tak wygląda bajbaszek. Z kabiną. No i też powiem. I co tam was słucha? To jest te wariaty trzybińskie. Ja, ty. Nie ma co mówić. Teraz możecie się posłuchać dźwięku silnika. Wow, wolno. Że wam pokażę piękny zjazd 3330 z najbardziej stromej góry. Świecę XD. Może zobaczę jak poszedę, jak wariat trzybiński, bo jak różem zlecą. Tam wygląda plantacja ziemniaków. 9 minut odcinka. Nie zajebiście. W końcu zrobiłam. A no i sorry, że tak długo odcinka nie było, ale wiem, bo u mnie nie ma to tam, u mnie nie ma, że to taki sąd, więc ja jestem taki normalny polski rolnik, my jesteśmy z bratem. No, już wam wiecie, że tata tam naprawia bizona, ma już wiecie przygotowania, tam przeczekalnie. A, jeżeli ktoś
też mam taki problem w Bizonie z etapem 56, zwykłym, nie super, to może mi napisać w komentarzu, dlaczego pękają noże w ściskalni. Znaczy nie noże, tylko ściskalnia. Tam trzeba się nożyć. Jeżeli ktoś ma Bizona, to powinien wiedzieć, o co chodzi. Więc PS, napiszcie mi. Bo ja jestem kurde czekam. I dobra. Nie wiem, czy zostało tych gzonek. Właśnie w marle. Ojo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 j
Może tak, czy pojedynczo jest? Kurwa, to jest pytanie. To jest pytanie. A, on tak jest, dobra, on jest też w tej z powrotem, dobra. Nie, dobra, to jest zajebiście. Dobra. No i dobra, to jest tą, dobra, jest git. Stonka się u nas nie pojawia. Jeszcze by się mogła pojawić. Ale to nie chcemy, wiadomo. Też nie wiem, czy też będzie widać. W ogóle, bo jest swobodniakość, przepraszam. Jak sobie zhejtowany? Ja się teraz na medzie. Ale będę się dowiedzieć, na pewno powinien się dowiedzieć. Oboje przejdziemy się na żyto. I pojedziemy do domu. Ja wrzucę ten odcinek. Myślę tak akurat gdzieś. Zapić nasz tom. Powinno być ok. Powinno być zajebiście. Patrz, kurwa, na wariata czubiskiego, jak jeżdża. Ale w ogóle to muszę pokazać później taki fajny napis na czapku agrobracia. Jest napisane. O kurwa, teraz agrobracia jest napisane, ale to nie będzie widać. Patrz, jaki wariat czubiski, pa jego chłopie. Jaki wariato. No. Dadzisz na trochę, o ja się przepierdolę. Jak kurde, to kurde, będzie źle. Op, kurna, ja tu wejdę, bo jak chłop się wrzuci, to kurna, będzie źle. Patrz miszki, patrz na jego. Ojeju, ale pingolnęło. Napiszcie w komentarzu, czy zaczęliście, albo czy to na kieszonkę, czy uczelnę. Napiszcie, czy zaczęliście. Ja już na uczelnę chyba za wczasu, ale napiszcie. A no i tutaj, teraz jak już jestem, w tym miejscu takim jak jestem, co myślę, że jest na wróci, na wrotniku, Orban, na Orbanie jeszcze siedzę. No to tak. Chciałbym z tej strony podziękować moim widzom za to nie odsubskrybowacie mnie. Ja wiem, że subów 84 to też mało. Takie mało trzeszeczka. Z tej strony, ekipę rolnikową. Stacha, pozdrawiam. Karola, pozdrawiam z tej strony też. No i tam całą ekipę rolnikową. A Stachowi się chyba trochę przyda pozdrowień. Ale to mniejsza z tym. I tak. No. Dziękuję wam za to jeszcze widzowie, za to, no, oglądacie te filmy, że jest jakaś taka oglądalność. Ale nie możecie to macie udostępnić to swoim kolegom, którzy mają gospodarstwo, może też zasubskrybują. To zależy, co nie?
To zależy, a ja mówię, kurde, bo ja bongo, no. No i co, dodaj, bo dalej. Tak. Moje widzą. Ze Świętokrzyskiego. Tam Zala Przemyska, tam dalej, hejt. Usłysza 3:30, pozdrawiam dla ciebie, byku. Czy biszki. No, dalej. No. Co mogę powiedzieć, mamy 15 minut od odcinka. To jest dużo, wariacie czy biszki. Jest tam mi powiedzieć, ale się odczunę znowu, bo jak zapierdzę. Op. Jak wyrwę się, to tak. O Jezu, kamień. No i dalej, przechodzę do pozdrowienia, to tutaj mówię, usłysza 3:30, pozdrawiam mojego wielnego widza, naszego wielnego widza, z którym jesteśmy w kontakcie, cały czas, tylko teraz ten kontakt się trochę urwał, ale pozdrowienia, dla Szerku, dalej, o co, no i pozdrawiam wszystkich widzów, tak? No. I tam co ja mogę powiedzieć? No i się trzymajcie, a jeszcze jedno, właśnie to nie będzie koniec, co nie? Bo jesteś bratem, chciałem wam pokazać żyto, co nie? Ale, no bo tutaj mówię, że się to... No, też sobie trochę z bratem pogadamy. Ale i po... Takiego już trochę lepszego chyba, lepszego youtubera ode mnie. Ale nie mówię, że Stachu nie był lepszy, wasza ekipa rolnikowo. Tak są lepszy ode mnie w nagrywaniu, ale to już trudno. No. Pozdrawiam takiego youtubera, który ma ile? 36? 1000 subskrypcji? Tomka Agromax. Bo tam, bo oni to tam mają robotę, więc od nas. No, ale pozdrawiamka. Tak mówię, zadawajcie w komentarzu 6 łapek w... To będzie film o motywaczu i o nowym nabytku. Nowy nabytek fajny. Opowiem. Moja coś gada, co to jest nowy nabytek. Już powiem to, to nie jest traktor, to nie jest maszyna. A co to jest maszyna? Ale macie zgadywać, że pewnie zgadniecie, co żeśmy kupili. Bardzo fajna maszyna. To trzeba jej się nauczyć obsługiwać. Zaraz tam łapę, polecą komentarze. Kombajna to nie. Bizona to nie zmienimy nigdy. Zresztą ustawiam grzędkę, dobra. Ja się tutaj odsunę, bo on tutaj podejdzie. To się pogadamy też z bratem, pokażę wam nasze żytko. Jak to wygląda. Uszynałem odcinka, ten drugi odcinek. A byłem w szoku, mam powiem. No, że to był wykłoszony na co, to już się nie da nic robić, pryskać ani nic. No. Nie da się nic pryskać ani ten. No to idzie 11 kat. Aż to będzie zaczęło się kwitnąć, czyli będzie żółte, a to już wszystko za niedługo. Po samo koszt to już będzie taki moment. Gdzie sobie czekało na żniwa, najbardziej upragnione w roku robota. Bo żniwa są najlepsze, powiem. Też z bratem wpadłem na pomysł, że właśnie on by nagrał plaszowanie, bo ja bym nie zawsze będę z nim, bo większość żniw w tym roku będę na kombajnie u taty, więc nie spodziewajcie się, że dużo wrogów z kombajnu. Na naszych polach to będą. No. Brat tam nagra plaszowanku, ale zwłoszenie też niech, kurwa, zwłoszenie też niech nagra. I w ogóle. No i czemu mógł mój żałość tutaj się przywita brat? Brat w ogóle to ja nie wiem, co mu się stanęło. Kurwa, biedny palec. Ale zaraz się dowiecie na tym razie. No, bo tutaj ten chyba po dwa razy. Nie, to jest chyba za dużo, halo. Halo policja, 3:30,
soszek, czy nie? Czy trzynastka? Nie, 2 soszek. 2 soszek. Jo, a chodzi mi o traktor. Karol. Ty, no ale zostań tu, byku. Byczku mal nowy, że jedziesz. Byku, zostań tu. Aha, jeszcze jedna. Jeszcze jedna krzętka wyszła. Dobra. To chyba po 2 razy jest, chyba ten bajat. 3 bliżki. Nie, dobra, jest jedna krzętka mu została. Oje, ale zajeb. Kurwa, pani. Na warunki. Tutaj ta 60 podskakiwała. Kto nie skacze, ten zamula. Ale dobra. A jak wrócę, to pójdziemy jeszcze na żyto. Się też trochę pogadam. Chcę takiego vloga, jakby chyba we wrześniu, jak plasowaliśmy drugi pokosz z bratem. Także taki wstęp był drugi, piętrzowy wstęp. No to napiszcie. Napiszcie, jeżeli chcecie wstęp. Że mówimy, powiedzmy, ale jeżeli chcesz taki wstęp, też, ale mówię, nagrywam perspektywę właśnie kierowcy, że czynnika jak będzie kosił, to też tam wiecie, dużo mecze, nie słyszeć, że ten, ale damy radę, damy się radę. No. Damy radę. No ale dzisiaj chyba to będzie się już porą. No skończyliśmy zaraz samą, więc idę pewnie spać dalej. Bo mi się nudzi. Wrzucę to idę spać. Niech się film przeszyła. Jeszcze się YouTube'a nadrobię. Bo tam trochę się nie nazbyło. Muszę się obejrzeć. Dokończyć film. Tam zresztą mi chyba 5 minut do obejrzenia u Agromaxa prezentacja tego Klasza, bo mi bateria sobie padła, to tam 5 minut mi zostało. A kąty zostawiłem. Dobra, nie było. Rolnika też zrobiłem. Tamten jeżdżę szybciej. No i tak, to takie są te ziemniaki. No, nie ma lewacji. Znaczy ja myślę, że będę coś w tym roku lepszego. I tak, jak to wygląda. Ja na to, moi drodzy, tak, Krzałwicz. Tutaj nagrywam, tylko że jest trochę. Chyba, że słabo, to nie? Po 23 minuty odcinka. Ja pinkole. Ale dobrze. Ale napiszę, czy chcecie krótkie odcinki, czy długie? Zaczynam to zależy od pracy. Bo jak będzie samo koszy, to bym ja pokazał 3 łąki, na których będziemy pracować. Ja obstawiam, że tak. Ja pokazałem noc, bo to kula. Przetrząsania chyba zajmuje. Przetrząsania pod muzykę to chyba nie zrobię. Muszę właśnie takie rozpoczęcie tych sanokosów, to nie? Tak, to tak jak ta 3, wiecie. Wysadź. Jakby się trochę cofnął do tyłu, czy nie? I ten. I tak, że ja rozpoczęłam nagrywanie, on jedzie i tak wiecie. Szano koszy, 2020, Polska Moc i nie tylko. No to sama Polska Moc będzie na tym ogóle. Oprócz plaży, bo plaża to jest ta szpeczka. Patrz na wariatka ciemniejszego, jak jest. Patrz to na jego. I zaraz wypierdzieli. O wiem. Wiem, mój drogi. Wiem. Ło. No. Idziemy do naszego brata. Dzień dobry. Co tam, bracia? Co powiesz? Pochwal się, widzę, co w palca zrobiłeś.
No. Więc zostaw tutaj 5 łapek. Dobra, to żeby był pocieszony. Dobra. BHP pierwsza klasa. I tak. Stop, teraz pracę o tamtym życiem. Chodź na to drugie, może zobaczymy jak to jest. O. Kiedyś tym. Idziemy na to. Może. Jest dobra. To już jest dobra, co nie? Ta, przeszła akcja. Ha, to szkoda, że pryskać już trzeba. Jo, ale rano, bo na szklankę podobno się rano lepiej pryska. Ale wieczorem na opuszczenie chyba nie się nie zrobi. Jemna, że tam tak promo, tak, oglądałem agrodrówkę z takiego youtubera i tak mówił. Wieczorem na opuszczenie nic nie zrobi. Tutaj mamy żyto. Ja opuszczałem, że tu będzie więcej szło niż to. Nie ma chyba rewelacji, o czym mówię? Będzie, jak myślisz, 3 tony będzie? W kawałku? 75 ary. No to może 2 tony będzie. Powalone już jest, trudno. Ale no już widzicie. Tu ino leży, tam dalej nie leży. Tu ino. Co? Ale poczekaj chwilę, niech ono wiesz, dojrzeże. Bo no, rośnie już nie będzie, ono będzie już dojrzewać. A to ma kłosta takiego, o. Ziarna jeszcze nie ma. Ja się tylko powoli. Ja nie wiem jak to mówisz, bo no... Ja, właśnie ja nie wiem. Mówiłem, że mamy nowy nabytek, co nie? Na gospodarstwie. No nie wiesz? Czy sobie przyjechał? No, to ważne. Jo, no. Wygadał już. A więc właśnie, no tak się wygląda traktor. Fajnie. Tego pora się tak 3 tony będzie. Z tego łącznie to małe będzie 6 ton. Jakby się pnęło. Jo. Kosiarkę smalu na sobie nałożył. No jak mówię, bo za niedługo zaczynamy. Za niedługo zaczynamy samokoszy. Jakby mi się udało, to bym w piątek. Aha, już? Ale tą pogoda. Nie, przynajmniej. Piątek jest do wyciała. Jakby wiecie, w piątek, sobota, niedziela przerzuci. To poniedziałek, bo wczoraj by zebrzał. Może w poniedziałek by jeszcze rozmach. Machnął to weź, przewrócił jeszcze się, nie? Ale to tak jak ty mówisz, za pająka czy coś, z grabialka. Jak będę szło, to nią mi no będę przegrany. A jak nie będę szał, to ma. Albo i 40 się weźmie się przyjemnie. Obie dwie polo, bo ta monowa akumulatora i prędnicza, a 40 monowa prędnicza do tego poli. I nowe siedzenia, pokrowiec znaczy. Którego jeszcze nie nagrywałem, bo nie było czasu. Ale tak jak mówię, właśnie będzie odcinek skoszenia perspektywa kierowcy i perspektywa pod muzykę. Ja bym to tak fajnie, bo ja mam pokazał jaki napis. Jakby wracę za zetalty. Co bracie sądzisz o tej kabinie? A co sądzisz o tej kabinie? Ja mówię, witam, że właśnie... Ja właśnie mówię... Jedni całe życie kurwa inoruskim orają kurwa po 7 hektarów jak mają taką małą gospodarkę i kurwa wyrabia rodzin ciągnikiem. Bo kurwa ten nie wyrobi. No. Co ona mu do roboty? No nic. Trzeba przerzucić i lepiej zarabić. Czy pozwolisz pojechać? Nie? Tylko hamulczy, gorzej z hamulczami w niej. Tu w Małogoszka, to ona pojedzie po zboże. Bo dojdzie się to nie, nie to ja. Bo... To by przyczepami miała. Jest kieszonik, ile to waży? Tonę? Tonę 500? Bo tutaj już... Tutaj gardzik się przechyla. To jest kieszonik. 4 jest fajna. No, ale tak jak mówię właśnie, 29 Q&A.
Bo wtedy jest rocznica. Dopiero pół roku wtedy jest odkąd do YouTube. A mój pierwszy film to jest 1 czerwca. Lipca chyba. No, lipca. Ale właśnie ten. 29 będą odpowiedzi na pytania. Może w plenerze. Może z bratem, ale to nie wiem. Jak brat będzie stał starszym. No. Mamy 30 minut odcinka. Fajnie. Chodź. Dobra. Jedziemy. Ja ci raz powiem. Widzimy się za niedługo w kolejnym odcinku. Na razie.